Cześć, Chmiel z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj troszeczkę wyjątkowy film, gdyż dzień jest bardzo wyjątkowy. A na początek nawiążę do tego, że jak wiecie zapewne, część z Was może nawet w tym uczestniczyła, właśnie dopiero co trwały matury, w tym z języka polskiego. Dzień dzisiejszy kojarzy mi się z tematem maturalnym. W trzeciej części Dziadów pojawia się pewna liczba, która jest sponsorem dnia dzisiejszego. Otóż w trzeciej części Dziadów Adam Mickiewicz napisał coś takiego. Scena piąta, zwana również widzeniem księdza Piotra, pada taki tekst. Patrz. A, to dziecię uszło, rośnie, to obrońca. Wskrzesiciel narodu, z matki obcej krew jego dawne bohatery, a imię jego będzie 44. Nad ludy i nad króle podniesiony, na trzech stoi koronach, a sam bez korony. A życie jego trud trudów, a tytuł jego lud ludów, z matki obcej krew jego dawne bohatery, a imię jego 44. Adam Mickiewicz, tak bardzo, tak często, tak chętnie przywoływany na różnych maturach, egzaminach z języka polskiego i tego typu rzeczach, napisał ten tekst bardzo dawno temu. Co ciekawe, nikt nie wie tak właściwie, kogo on tam miał na myśli. Literaturoznawcy, czytelnicy, wielbiciele Adama Mickiewicza próbują tą zagadkę rozwiązać, zagadkę liczby 44 występującej w Dziadach. Interpretacji jest tyle, ile autorów tychże interpretacji. Być może Mickiewicz miał tutaj na myśli pewnego skromnego człowieka, którego życiu, szczególnie w dniu dzisiejszym, liczba 44 okazuje się ważna. Otóż 44 lata temu, 22 maja 1974 roku w Warszawie urodził się, nogami do przodu, żeby było ciekawiej, Chmiel, czyli ja. Mickiewicz wiedział. A prawda jest taka, że bardziej mi chyba niż do Mickiewicza, to bardziej mi jest do kalibru 44. Ważna kolejna sprawa. 44 w moim życiu jest ważna, dlatego że ma związek z Powstaniem Warszawskim. A Powstanie Warszawskie zawsze było mi bardzo bliskie, zanim stało się to jeszcze modne. 44 jeszcze to jest po prostu piękna cyfra. Lubię bardzo czwórki, a jeszcze dwie, rewelacyjna sprawa. Mój ojciec również zawsze twierdził, że stopień kapitański jest bardzo fajny, bo ma dużo gwiazdek. Przypominam, w stopniu kapitańskim mamy 4 gwiazdki. Ta czwórka gdzieś przez cały czas mi towarzyszyła, a ten rok ostatni, ten mój rok, ten ostatni czas jest dla mnie bardzo ważny i ta cyfra 44 pozostanie w mojej pamięci na długo, gdyż moje dotychczasowe, marne, nad marnościami życie dość radykalnie się zmieniło w ostatnim czasie i może to jest czas ten, który należy odpowiednio wykorzystać. Powiem Wam, z racji tego, że dzisiaj mam urodziny, przejrzałem sobie kalendarium, co tam, kto tam się ciekawy dzisiaj urodził. Raczej nie patrzyłem, kto dzisiaj ciekawy zmarł, żeby sobie nie psuć nastroju. Na przykład 22 maja urodził się Arthur Conan Doyle, autor, oczywiście nieznany tylko z tego, że był autorem książek, powieści, opowiadań o Sherlocku Holmesie, ale przede wszystkim z tego go znamy, jako autora właśnie Psa Baskervillów na przykład.
Ale co ciekawe, urodził się tego samego dnia, dzisiaj gdzieś tam w Colorado obchodził urodziny nie kto inny jak Una Bomber, czyli Ted Kaczyński. Bardzo ciekawa postać. Tym z Was, którzy mają Netflixa, ewentualnie piracą filmy, czego nie pochwalam bardzo, proponuję obejrzeć sobie taki film Manhunt, on się bodajże nazywa, ta seria Manhunt, Una Bomber. Film opowiada o śledztwie, które doprowadziło do schwytania Teda Kaczyńskiego po 18 bez mała latach jego przestępczej działalności. Co wynika z tego filmu? Z tego filmu wynika, że Ted Kaczyński był bardzo i prawdopodobnie jeszcze jest bardzo mądrym człowiekiem, który w niewłaściwy sposób chciał przekazać swoje pomysły na widzenie świata. Ale polecam zainteresować się tym człowiekiem. Bardzo ciekawa postać i w swoim manifestie, który był głównym spiritus, notabene, nomen omen, przepraszam, spiritus movens jego działalności przestępczej, w manifestie napisał wiele mądrych rzeczy, wbrew pozorom. No ale to tak na marginesie. Dzisiaj jest dzień, powinien być dzień wesoły. Nie spędzam go być może w bardzo wesoły sposób, gdyż żeby spędzać wesoło dzień, trzeba mieć radosny humor, a jakoś się nie wyspałem, kark mnie w ogóle boli i tak dalej. Ale dzisiaj jest wyjątkowy w sumie dla mnie dzień, bo to jest kolejny dzień, mija kolejny rok mojego życia i jak zawsze co roku czas na jakieś podsumowania. Jestem zadowolony generalnie. Jestem zadowolony z tego, co się od, nie może w całym zeszłym roku działo, ale to, co się wydarzyło w przeciągu większej części ostatniego roku, jest zdecydowanie bardzo pozytywne i bardzo lubię to, co się w moim życiu dzieje. Żeby nie robić tego filmu na pusto, wieczorem nagram coś bardziej poważniejszego. Teraz się chciałem z Wami podzielić tą radosną nowiną, że dzisiaj, można powiedzieć, jest taki dzień świąteczny dla mnie. Cóż, zapraszam Was do oglądania mojego kanału, zapraszam Was do komentowania. Mam nadzieję w tym tygodniu, mam nadzieję, że będzie to miało miejsce jutro, ale zobaczymy. Mam nadzieję na zorganizowanie live'a, znowu jakiegoś live'a mniej więcej trwającego około godziny, może trochę dłużej. Mam nadzieję w najbliższym czasie znowu nagrać troszeczkę tutaj z terenów okolicznych filmów. A jeżeli pragniecie, macie taką potrzebę, bym sprawił sobie jakiś zajebisty prezent, bardzo wykwintny, drogi, pod filmem w opisie macie linka, dzięki któremu możecie zrealizować moje marzenia. Perłowy mat w Maybachu wystarczy. Trzymajcie się i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.